Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Poznajecie Hyundai'a? Właśnie udało mi się go naprawić. Hyundai'a naprawiłem w następujący sposób. Więc założyłem konwerter, który był w oryginalnej skrzyni. Wcześniej podmieniałem mechatronikę. Wszystko według zaleceń firmy, która regenerowała skrzynię. Także ja tutaj o niczym nie decydowałem. No i działa. Ten konwerter był regenerowany. No i coś poszło nie tak. A tutaj Audi A6 Allroad. Silnik 3.0 TDI. Kod CDU 2012 rok. Przebieg można powiedzieć, że znikomy. 126 tysięcy. Zdemontowałem rurę tą dolotową, żeby pokazać wam, o co chodzi. Wygląda tak, jakby kompresja szła w dolot. Korekty szaleją. A silnik chodzi tak. Kompresja drugiego cylindra. Zero. Wracamy do tematu Volkswagena T5, który nie odpala, albo odpala i gaśnie. Udało mi się go odpalić. Wjechałem na warsztat, zgasiłem, już nie odpala. Taki jest błąd. RAM error. Jest jeszcze kolejny błąd, który mówi nam o tym, że sterownik nie chce się skomunikować ze skrzynią biegów, ale to jest skrzynia manualna. I teraz tak, wymontowałem sterownik, był używany, otwierany śrubokrętami. On powinien być tutaj przyklejony na jakąś taką pastę, nie wiem, czy to jest jakiś specjalny silikon, który przewodzi ciepło, ponieważ tutaj jest radiator. No to nie było przyklejone niestety, więc nie wiem, równie dobrze mógł się przegrzać, także pokrywka też nie była przyklejona. Widocznie ktoś uznał, że nie trzeba. Zobaczymy, czy uda mi się wyjąć wtryski BMW E46. Taki ściągacz sobie zrobiłem. No i co? I nic z tego. Nie ma szans, trzeba hydraulika. Zajebiście. Dzisiaj jest wtorek, wczoraj walczyłem tutaj z wtryskami, także troszeczkę czasu mi zeszło i nie miałem czasu nagrywać kompletnie. I tak, co ja tu robię? Będę wymieniał głowicę. Tutaj jest, zobaczcie, jedna śruba, która była pod ślizgiem. Nie zauważyłem jej. Wszystko odkręciłem, ale głowica nie chce zejść. Na już jest ogarnięte. Głowica zbudowana naprawdę w fajny sposób. Fajnie też tutaj się do niej dobiera. Także no jest to BMW, lubię naprawiać na rolkach wszystko, także dosyć nowocześnie jak na tamte lata. Teraz wszystkie samochody są tak robione. Kiedyś ktoś się spierał ze mną, że szklanki muszą być. Nie, nie, szklanki to jest archaizm. Takie rolki to jest coś nowoczesnego. Nie wiem, czy to będzie widać, ale na ściankach cylindrów jest rdza. Tutaj jest silikon jakiś taki. Także no, głowiczkę mam założoną i ktoś ją tak poskręcał, że są stopki odwrotnie założone wałka schcącego. No nie jest to problem, bo i tak muszę to ściągnąć, ale wam pokażę, że gdy tak jest założone, nie ma po prostu osi. To jest to, o czym mówiłem w innym filmiku, że nie wolno tych stopek przemieniać, zamieniać z innego silnika, z innej głowicy, ponieważ to nigdy nie będzie pasowało. Czy tam jakaś szansa jest, że to będzie pasowało, ale bardzo mała. I teraz tak, pokażę wam, jak skręcać takie wałki, żeby tutaj niczego nie uszkodzić.
ponieważ gdybyśmy pomylili stopki, to mogłaby się złamać, taka stopka pęknąć. I więc skręcamy o takim czymś. Ja tutaj nie mam pewności, że one nie są pomieszane, no bo to nie jest głowica z tego pojazdu. Także skręcamy to delikatnie. Jak coś się zapiera, nie idzie, to nie kręcimy. Kiedyś taki mechanik, którego wspominam najlepiej, z którym kiedyś współpracowałem, pracowałem właściwie, skręcał w Peugeotie stopki w głowicy i tam było po prostu odwrotnie. Szóstka była tutaj. No i on pomylił, skręcił, stopka pękła. No i był problem wtedy. Także taka największa wpadka, aczkolwiek każdemu się zdarza. I tak był to najlepszy mechanik, z jakim pracowałem. Także zdarza się każdemu, ale trzeba uważać. Od tamtej pory uważam podwójnie. I teraz, żeby upewnić się, że wszystko jest ok, o, bierzemy sobie wałeczkiem, kręcimy. Zobaczcie, on ładnie chodzi, sam wraca. Ten tak samo. O, coś tu nie mogę nałożyć. Oj, coś nie bangla. O, ale tutaj sobie biorę. O. I wałeczek sobie ładnie chodzi. Kilka słów, jak poskładać ten rozrząd. Więc tutaj jest taka zaślepka. Odkręcamy ją, blokujemy napinacz. Zdejmujemy koła razem z łańcuszkiem. I tutaj myślałem, że blokadę mam jakoś nie teges, ale to jest taka właśnie, jak ma być. Najpierw ustawiamy jeden wałek, tak, w ten sposób. Później przekładamy i ustawiamy drugi. Nowszy silnik na Common Railu, z tego co wiem, ma już tutaj koła zębate. To jest chyba taki pierwszy wypust tego silnika. Zawsze robię te pierwsze wypusty. Majster, co to dla ciebie przeprowadzają za złomy? Koło mam delikatnie skręcone. Blokadka pasuje z tej strony i z tej strony. Teraz obucowałem dwa razy i zobaczymy, czy będzie pasowało. Wtedy zakręcę na fest. I tak, powiem wam tak od siebie coś. Mi się wydaje, że będę obiektywny, ponieważ ani nie mam BM-ki, ani rynówki. I jak się pracuje przy BM-ce, to jest naprawdę przyjemność. To jest majstersztyk. To jest tak wszystko pomyślane, że tu taką głowicę można zdjąć, nie wiem, powiedzmy, jakbym się uparł, to bym ją zrzucił w godzinę. No tutaj miałem akurat problem z wryskami, także no w renówce, jak się pracuje przy renówce, to się po prostu za głowę łapie, jak coś jest głupio zrobione. A tutaj majstersztyk, no prostota tego silnika, prostota zamontowania tego rozrządu, to jest naprawdę, no tutaj to jest geniusz konstrukcyjny, naprawdę. Muszę przejść do kolejnego auta, jest to BMW X3, ponieważ do BMW E46 nie mam wszystkich części. I to jest ta X3, w której wymieniałem rozrząd. I tak, klient twierdził, że po wymianie rozrządu zaczął stukać wtryskiwacz. No, ale to już pominiemy. I jakoś go przekonaliśmy do wymiany jednego, ale są uszkodzone wszystkie cztery. Czy teraz właściwie trzy, bo jeden jest nowy. Ten jest nóweczka, drugi. No klient taki z tych, takich no ciężejszych, delikatnie mówiąc. Zaprogramuję sobie wtryskiwacze. Użyję Delphi'a, ponieważ Autologic nie jest bezprzewodowy i musi siedzieć w środku. Na koniec to, co tak wszyscy lubią, czyli korekty.
No ideał. W sumie silnik jest jeszcze zimny, więc tutaj coś się jeszcze pozmienia, no ale... No idealnie jest. Muszę się przejechać BMW-ką, ponieważ silnik chodzi pięknie po wymianie wtrysków. I teraz tak, przebieg 231 tysięcy i teraz tak. Mamy nowe wtryski, nowy rozrząd, więc teraz zaczną się tematy typu amortyzatory, zawieszenie i tak dalej, bo widzę, że hamulce też są nowe. Także jeżeli kupujecie BMW-kę, musicie się liczyć z takimi kosztami, które nie będą małe. Silnik naprawdę chodzi no, totalnie inaczej, nie ma wibracji żadnych, no ideał, naprawdę ideał. Na tamtych wtryskach były jakieś takie cudawianki, nie wiem, wibracje jakieś dostawał, chodził tak, jakoś tak głośniej troszeczkę. Tym, którzy nie są na bieżąco, przypomnę, że w tym aucie wymieniałem rozrząd, ponieważ był połamany górny ślizg. Klient takie auto chyba kupił i po tej wymianie, gdy jechałem, dodawałem raptownie gazu, to było takie stukanie, tak jakby, nie wiem, tak jakby coś w silniku stukało, ale to stukały wtryski. Sam silnik nie jest jakoś super cichy podczas jazdy. Pokażę wam jeszcze, jak odpala na ciepłym. Czekam, może zajdzie ciśnienie z szyny. Kilka sekund. Odpala skopa. Pierwszy raz będę miał okazję zamontować oryginalny podnośnik szyby do Volkswagena T5. Wyobraźcie sobie, że w nowej blasze, w nowym tym podnośniku, nie ma tutaj otworu. W ogóle go nie było. A tutaj się przykręca tapicerkę. BMW E91. I tak, uszkodził się moduł świateł FRM. Dlaczego? Ponieważ ktoś doprowadził do tego, że bateria prawdopodobnie się rozładowała. Aczkolwiek nie jest to regułą. Także w tym modelu nigdy nie dopuszczajcie do tego, żeby bateria była słaba i żeby się rozładowywała. Druga sprawa. Akumulator tylko AGM. Może być taki Bosch. Nie taki, ponieważ ten pojazd, z tego co pamiętam, ma inteligentny system ładowania. I mieliśmy jakąś taką BMW-kę, w której właśnie był złożony zwykły akumulator i działy się jakieś cudawianki, nie pamiętam co. Moduł FRM BMW jest tutaj, w tym miejscu. Tutaj mam nowy, jakiś taki brzydki plastik. A jeżeli moduł jest uszkodzony, to zaraz wam pokażę, co się dzieje. Jest jakiś tam tryb awaryjny, że świecą się chyba światło mijania, ale nie ma kierunkowskazów. Nie możemy tutaj nic przełączać, bo nic nie działa. Moduł jest zamontowany. Nawet już działa, ale muszę go jeszcze zakodować. Jedyny tester, który mamy, który to ogarnie, to jest Autologic. Takie błędy są w module FRM. Czasami nie ma z nim w ogóle komunikacji, zanim go nie zakodujemy. Także nie wiem, od czego to zależy, ale tutaj komunikacja jest. Jeszcze jeden temat, zapomniałem. Wymiana baterii. Na podnośniku Subaru Outback 2009 rok. Wymieniam łożysko, dosyć prosty temat, bo wystarczy odkręcić 4 śruby. I tutaj tarczę zdjąć. I tak, coś wam powiem na temat Subaru. Sam chciałem kupić, ale no, tutaj jest problem z rdzą, zobaczcie, tutaj jest wszystko zakonserwowane, ale to wszystko puchnie, progi jeszcze jak ci mogę, no nie można robić takich samochodów teraz, żeby tak rdzy miały. O, tutaj, to jest wszystko zakonserwowane taką specjalną, to jest coś takiego jak fluidol, nie wiem dokładnie. Ale jest takie miękkie. Patrzcie, jak to gnije pod spodem. Dodatkowo ten model tutaj jest horrendalnie drogi. O, tutaj patrzcie, co się dzieje. Wszystko pęka. No jednym słowem masakra. No tak, wydech. Myślałem, że pójdzie łatwo, ale no niestety. Durny patent Subaru. Tak to siedzi w zwrotnicy, że... No i nie idzie tego wyjąć w ogóle. 3 godziny walki za mną.
Niestety musiałem wymontować zwrotnicę, bo inaczej po prostu no nie da się tego wycisnąć. Śruby też tutaj tak delikatnie porzewiała, jedna się całkiem obrobiła od dwa hacza. I tak się na to kurwa patrzę i to jest jakiś średniowiecze konstrukcyjny, naprawdę. To wchodzi tutaj na jakimś takim ręciku, dosyć wysokim, ale jeszcze wcześniej wchodzi w taką blachę. Każdy normalny samochód ma ten rant jak najmniejszy właśnie po to, żeby się to nie zapiekało. A tu jest odwrotnie zrobione, jest bardzo wysoki. Zwrotnicę mam zamontowaną, coś wam jeszcze pokażę. Tak wygląda linka, ona tutaj ma chyba za zadanie, nie wiem, ocierać się o wahacz i dziurę zrobić, czy co, nie wiem. Pamiętajcie, że w Audi, tam gdzie sprawdzałem kompresję, były wykręcone dwie świece żarowe, bo chciałem sprawdzić mniej więcej, jakie ciśnienie ma sprawny cylinder, bo już się pojawiły komentarze, że podkładka pod wtryskiem wydmuchana jest, bo coś cyka. Także gdyby nawet tej podkładki tam nie było, to powinno być chociaż, nie wiem, 5 barów, 10, może nawet więcej, a tam było 0. Pokażę wam Subaru w środku. Tu jest wskaźnik zużycia paliwa, ale ile ono wynosi, nie wiadomo. Tu jest wyświetlacz. Rozdzielczość taka. Jakby podłączył Commodore 64, to akurat by było ok. Środek niezły. Biegi, no biegi się przełącza bardzo słabo. Tak w porównaniu do pojazdów z tego rocznika, na przykład Audi, Mercedesa czy BMW. Nie no, to jest tak jakby 10 lat do tyłu. Silnik jakiś taki jest, nie jest taki narwisty. No i w ogóle jakieś dźwięki z siebie wydaje takie dziwne. To chyba już oznacza, że ma dosyć życia w tym samochodzie. A teraz jak na złość Subaru Mercedes E-klasa. No i inny świat. Pozdrawiam wszystkich i do następnego.